Dzień dobry, witajcie. Chyba nie ma wśród Was kobiety, mam nadzieję, która nie robiła sobie jeszcze badania cytologicznego. Bardzo często, gdy kobieta otrzymuje wynik cytologii, jest tam napisane, że występują nieprawidłowości, na przykład skróty takie jak ASCUS, AGUS, ASCH. To zaczyna się niepokoić. Bardzo często zdarza się, że taki rozmaz jest na przykład niediagnostyczny i w systemie B-testa jest napisane, że rozmaz nie jest diagnostyczny, czy może rozmaz jest, nie nadaje się do oceny z powodu licznych komórek zapalnych, erytrocytów, czy rozmaz jest na przykład podsuszony. Kobieta, która na przykład jest w trakcie miesiączki albo ma nieprawidłowe krwawienia z jamy macicy poza cyklem miesiączkowym, często czy ma bardzo intensywny stan zapalny, gdzie występuje duża ilość leukocytów, granulocytów obojętnochłonnych, często trudna jest interpretacja takiego rozmazu w standardowej, klasycznej cytologii, ponieważ erytrocyty czy komórki zapalne mogą przesłaniać komórki błonkowe. I często taka kobieta jest na przykład leczona przeciwzapalnie przez ginekologa i później powtarza rozmaz. To tutaj Wam podpowiem, że w tej chwili można zrobić taką cytologię ginekologiczną, która nazywa się LBC. Jest to cytologia cienkowarstwowa. Jest ona już coraz częściej wykonywana, którą można wykonywać w trakcie miesiączki, w trakcie intensywnych stanów zapalnych, w trakcie nieprawidłowych krwawień, dlatego że erytrocyty, komórki zapalne po prostu są usuwane na pewnym etapie przygotowywania tych preparatów cytologicznych. Mianowicie wiruje się te komórki, czy ten wymaz z pochwy, jego się wiruje w pewnym gradiencie stężeń i erytrocyty ulegają lizie, czyli zostają rozpuszczone, a inne komórki na przykład grupują się na różnych warstwach. Komórki na błonka, te najcięższe, opadają na dół, a lżejsze leukocyty na przykład zostają wyżej. Tak? W związku z tym my możemy pozyskać to, co nas interesuje, komórki nabłonkowe i obserwować zmiany śródnabłonkowe, czego nie ma w takiej klasycznej, standardowej ginekologii, że idziecie sobie do ginekologa, on Wam pobiera wymaz i rozciera na szkiełku. Tak? Tutaj poproście swojego ginekologa o tę cytologię LBC, jeżeli macie jakieś nieprawidłowości, czy wynik jest wątpliwy, czy można powiedzieć w cudzysłowie niesatysfakcjonujący. Oczywiście w tym przypadku ginekolog też pobiera wymaz szczoteczką, ale ją wrzuca do takiego pojemnika i odłamuje z płynem konserwującym. W związku z czym często znika problem podsuszenia preparatu i tak jak powiedziałem, nie ma problemu, że są erytrocyty, nie ma problemu, że jest dużo śluzu, że są komórki zapalne, w związku z czym taki rozmaz jest czytelniejszy i często czułość diagnostyczna jest tutaj zdecydowanie wyższa. Druga sprawa. Możecie sobie z takiej cytologii LBC wykonać ją tylko raz. Jeżeli trzeba będzie, to już nie trzeba przychodzić ponownie do lekarza, żeby pobierać wymaz, ale z tego samego pojemniczka lekarz może zlecać kolejne badania bez potrzeby wzywania pacjentki do gabinetu. I często tutaj kobiety zastanawiają się, czy mają infekcję HPV i zaczynają od na przykład badania takiego genowego, genotypowania, oznaczanie sobie różnych genotypów wirusa HPV. Jest to badanie dosyć drogie, jest to badanie molekularne, jest to niewłaściwe postępowanie. Jeżeli jest infekcja HPV, to w zwykłej takiej cytologii też to będzie widać. Pojawiają się tak zwane koilocyty, nieprawidłowe komórki, które świadczą o infekcji HPV. I to też już jest nieprawidłowa cytologia, tak? Low seal, czyli zmiany śródnabłonkowe małego stopnia najczęściej. Ale jeżeli takie zmiany wystąpią, to wykonując tę cytologię LBC można oznaczyć jeszcze Cintec Plus, czyli białka P16 i Ki67, żeby sprawdzić, czy faktycznie te zmiany wewnątrzkomórkowe związane z infekcją HPV są nasilone, idą w kierunku na przykład transformacji nowotworowej, nieprawidłowej proliferacji, czyli podziałów komórkowych, czy jeszcze nie. Czyli wykonać cytologię, jeżeli wyjdą na przykład koilocyty i na przykład low seal, czyli zmiany jakieś śródnabłonkowe, wtedy dopiero zleczyć Cintec Plus, czyli P16 Ki67, czyli badanie tych białek, które jest dużo tańsze. Tak jak powiedziałem, można z tej samej próbki, nie trzeba kobiety drugi raz wzywać do gabinetu ginekologicznego. Jeżeli wyjdzie P16 Ki67 ujemne, to wtedy można leczyć i nie trzeba jeszcze robić genotypowania i dodatkowych drogich testów czy dodatkowej diagnostyki. Ale o tym musi zadecydować lekarz. Jeżeli wyjdzie P16 Ki67 dodatni, wtedy lekarz zwykle może kierować na kolposkopię i pobiera biopsję rysową z jamy macicy czy szyjki macicy, czyli wykonuje już wtedy badanie histopatologiczne. Ale tak jak powiedziałem,
to decyduje o tym lekarz. Czyli pewna rada, cytologia, najlepiej LBC i białko P16Ki67 Syntec Plus jest tańsze dla osób, których nie stać, żeby od razu zaczynać diagnostykę molekularną. Druga sprawa, ocena czystości pochwy, tak zwanej biocenozy pochwy. Generalnie bakterie, które występują w pochwie, to są u zdrowej osoby głównie pałeczki Duderlina, tak zwane kiedyś. Teraz mówi się na to bakterie Lactobacillus. Najczęściej Lactobacillus rhamnosus, ale również Lactobacillus na przykład acidophilus czy inne bakterie kwasu mlekowego. Ich powinno być jak najwięcej, a stosunkowo jak najmniej na przykład pałeczek. Pałeczek takich jak Escherichia coli, czy na przykład grzybów, takich jak na przykład Candida albicans czy glabrata, albo na przykład innych bakterii, na przykład Streptococcus agalactiae, które też często występują w pochwie. Natomiast ta biocenoza pochwy pozwala ustalić, czy my mamy dużą ilość tych bakterii kwasu mlekowego, bo to są bakterie, które barwią się na... Bo to są bakterie, moi drodzy, gram dodatnio. Czyli one barwią się na fioletowo. Tak samo jak Streptococcus agalactiae, to są ziarniaki, które też się barwią na fioletowo. Natomiast te pałeczki czerwone, czyli gram ujemne, to są nieprawidłowe bakterie związane najczęściej ze Escherichią coli bądź innymi pałeczkami gram ujemnymi. I można oczywiście odróżnić na zasadzie barwienia grama, czy mamy do czynienia z bakteriami gram dodatnimi, czyli tymi pałeczkami tutaj na przykład kwasu mlekowego, czy mamy do czynienia z bakteriami gram ujemnymi, czyli nieprawidłowymi pałeczkami na przykład Escherichią coli, czy mamy do czynienia z ziarniakami, bo to już po wyglądzie, które też się barwią na gram dodatnio, ale są łatwo rozróżnialne od tych pałeczek. I tak jak, czy mamy do czynienia również z grzybami, które też są widoczne. Czyli te dwa badania, cytologia, Cintec, czyli P16Ki67 i biocenoza pochwy, pozwalają nam wnioskować o stanie zdrowia pacjenta i dla ginekologa później decydować o różnym postępowaniu terapeutycznym. Jeżeli kobieta ma nieprawidłową, w cudzysłowie, florę w obrębie pochwy, to istnieją doniesienia, że pewne bakterie kwasu mlekowego przyjmowane dopochwowo lub doustnie mogą przynieść korzyści. Jest to tak zwana probiotykoterapia. Ta flora może się zmieniać pod wpływem tabletek antykoncepcyjnych, stresu nawet, zaburzeń hormonalnych, może w trakcie cyklu się zmieniać, w trakcie menopauzy, w ciąży, po stosowaniu irygacji w obrębie pochwy, częstych stosunkach płciowych, częstego przebywania na basenie. Wiele różnych czynników może tę florę w obrębie pochwy zmieniać. W badaniach naukowych dwa szczepy wykazały największą skuteczność i mają najwięcej badań dokumentujących ich zastosowanie właśnie w ginekologii jako szczepy probiotyczne. To jest Lactobacillus reuteri RC14, Lactobacillus rhamnosus GR1. Te bakterie mogą być stosowane dopochwowo w postaci globulek czy kapsułek dopochwowych i tak jest najlepiej, bo wtedy one od razu są wprowadzane do miejsca ich działania. Ale mogą być stosowane również doustnie. I stąd ten tytuł. Przez żołądek do pochwy. Bo to, że przyjmowanie doustnie probiotyku odbudowuje florę bakteryjną w jelitach, w jelicie grubym, to chyba nikt nie ma wątpliwości, że te bakterie tam trafią. Natomiast ktoś może mieć wątpliwości, w jaki sposób bakterie połknięte doustnie trafią do pochwy. Ale w wielu badaniach wykazano, że doustna probiotykoterapia również sprzyja odbudowie prawidłowej flory, czyli biocenozy pochwy. Zmniejsza częstość występowania stanów zapalnych, zmniejsza również częstość infekcji w obrębie układu moczowego, czyli na przykład zapalenie cewki moczowej czy pęcherza moczowego u kobiet. W jaki sposób te bakterie przyjmowane doustnie dostają się do pochwy? One mają zdolność adherencji do nabłonka, do błony komórkowej, one dostają się po prostu z odbytu bezpośrednio do pochwy i później kolonizują wyższe rejony pochwy, więc te probiotyki trzeba przyjmować przez pewien czas. Można je stosować w trakcie antybiotykoterapii, w trakcie leczenia przeciwzapalnego i jeszcze po nim. A mogą je stosować nawet kobiety zdrowe w celu uzupełnienia czy po prostu w ramach profilaktyki, ponieważ są to organizmy, które mają status tak zwanego GRAS, czyli GRAS w cudzysłowie. A więc Generally Recognized as Safe. To znaczy, że są generalnie uważane za bezpieczne dla zdrowia. Czyli moi drodzy, będziecie u ginekologa, poproście o te badania. Macie problemy na przykład takie jak upławy, świąt, pieczenie, nie zapominajcie o właściwym doborze probiotyków. Jeszcze raz przypominam, szczepy Lactobacillus, rhamnosus,
GR1, Lactobacillus reuterii, RC14, znajdują się w probiotykach. Możecie wpisać na przykład w wyszukiwarce, czy gdzieś na stronie apteki internetowej nazwy tych bakterii, wyskoczą Wam nazwy leków bądź suplementów diety, bo raczej są to suplementy diety, a nie leki, lub żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. I stosowanie takiej probiotykoterapii może przynieść przede wszystkim szkody, przede wszystkim może przynieść korzyści, a nie przyniesie na pewno żadnej szkody, nawet u zdrowej kobiety. Moi drodzy, mój kolega jest ginekologiem i ostatnio bada jakąś młodą pacjentkę i mówi do niej: co to za wargi, których nie można pocałować? A ona: słucham, poproszę innego ginekologa. Ostatnio na przykład badał jakąś starszą panią i mówi: ale wielka dziura, wielka dziura. Na to ona się obraziła: nie musiał pan tego powtarzać dwa razy. Ja powiedziałem tylko raz, a resztę to powtórzyło echo. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, cześć.